Witajcie. Uszkodzenia przewodów pneumatycznych nie są może najczęstszą usterką, z jaką musi się zmierzyć kierowca ciągnika siodłowego czy tandemu. Ale gdy już się zdarzą, potrafią skutecznie nas unieruchomić. Dlaczego przewody się przerywają i jak je zreperować, by umożliwić sobie swobodny dojazd do serwisu? W tym odcinku mam dla Was odpowiedzi na te pytania. Przy okazji zachęcam do subskrybowania kanału. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Zacznijmy od przyczyn usterki. Ja naliczyłem co najmniej trzy podstawowe. Takie przewody spiralne są w zasadzie dość odporne, bo producenci przygotowywują je tak, by wytrzymywały ciężkie warunki, które panują pomiędzy ciągnikiem siodłowym a naczepą. Nie oznacza to jednak, że są niezniszczalne. Taki przewód tak naprawdę bardzo łatwo uszkodzić, a dzieje się to przede wszystkim przez naszą nieuwagę albo nawet niedokładność. Ale są też inne powody. Co miałem na myśli, mówiąc o niedokładności i nieuwadze? Mówiąc dosadniej, chodzi o brak czujności kierowców przy sprzęganiu zestawu. Nieraz się spieszymy i często pewne rzeczy robimy automatycznie. Wkrada się rutyna i kończy się splątanymi przewodami pneumatycznymi. To w zasadzie najczęstsza przyczyna tej usterki. Dobrze założone przewody mają wystarczającą długość i elastyczność, by mogły swobodnie wisieć pomiędzy ciągnikiem i naczepą. Nie są wtedy nadmiernie naciągane czy przesilane podczas jazdy, nawet w trakcie ostrych zakrętów. Kiedy jednak przewody poplączą się tak, że na przykład będą miały krótszy zakres pracy, to jeżdżąc, skręcając albo wykonując różne manewry z zestawem, będziemy je zbytnio naciągać, co może nie od razu, ale w końcu skutkować będzie rozszczelnieniem. Jeden przewód zahacza o drugi i wzajemnie się urywają. Mogą też zaplątać się w kłódki powietrzne. Trzeba jednak przyznać, że ten powód usterki jest dość oczywisty. Drugą przyczyną tego problemu są słabe jakości przewody. Porządny przewód, ciągnik naczepa, jest elastyczny i miękki. Pozwala to na zginanie czy rozciąganie oraz zmniejsza łamliwość, która prowadzi do rozszczelnienia. Dobry przewód, nawet jak się trochę poplącze, ma szansę przetrwać dzięki swojej elastyczności. Na pewno źle sprawdzają się tutaj najtańsze rozwiązania, czyli podobne do tego zwykłe te kalany, które wykonane są ze zbyt twardego i łamliwego tworzywa. One potrafią przy pierwszym załamaniu pęknąć, rozszczelnić się i uziemić nasz zestaw. Dlatego trzeba zwracać uwagę na jakość przewodów. Ostatni powód psucia się przewodów pneumatycznych jest trochę bardziej skomplikowany i wymaga większego zachodu, co nie oznacza, że jest mało prawdopodobny. Może zdarzyć się tak, że ciągnik, który zwykle jeździ pod firanką, będzie musiał przepiąć się pod chłodnię. No i taki kierowca sprzęga swój ciągnik siodłowy z chłodnią, wszystko robi porządnie i dokładnie, no i wybiera się w trasę. Ale po jakimś czasie pęka mu przewód pneumatyczny i dalej jechać nie może. Dlaczego? Tutaj trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Przede wszystkim na agregat, który zajmuje dużo przestrzeni pomiędzy ciągnikiem siodłowym a naczepą. Drugą sprawą jest ustawienie przewodów pneumatycznych na ciągniku. Najczęściej zamocowane są w ten sposób, prawie równolegle do jezdni. Tak ustawione przewody zajmują trochę więcej przestrzeni pomiędzy ciągnikiem a naczepą, co może nie stanowić problemu, gdy jedziemy z firanką. Natomiast jeśli chcielibyśmy tutaj podpiąć chłodnię z agregatem, może okazać się, że miejsca jest za mało. Dlatego gdy kierowca mający tak ustawione przewody wykonuje przewozy z chłodnią, ryzykuje rozszczelnienie układu i uziemienie zestawu. Bo te przewody mogą pracować nie tak jak powinny. Jest duże prawdopodobieństwo, że pękną. Szczególnie podatne są w tych miejscach, przy końcówkach, bo tu są odrobinę sztywniejsze. Lekarstwo na to jest jedno i firmy transportowe dobrze zdają sobie z tego sprawę. Jeśli ciągnik ma jeździć z chłodnią, to te przewody trzeba skierować w dół, praktycznie prostopadle do jezdni. To sprawia, że po pierwsze te sztywne fragmenty nie pracują, a po drugie jest tutaj więcej miejsca. To można zrobić samemu. Wystarczy zestaw kluczy i 10 minut pracy. Co się dzieje, kiedy przewód pneumatyczny nam pęknie? Przede wszystkim drastycznie spadnie ciśnienie w układzie. W nowoczesnych ciągnikach od razu dostaniemy komunikat. W związku ze spadkiem ciśnienia koła w naczepie zaczynają się blokować, bo siłowniki hamulców będą się zaciskać. Kończy się to tak, że zostajemy uziemieni. A może się to zdarzyć kiedykolwiek, nawet w najmniej odpowiednim momencie. Żeby oszczędzić sobie stresu i zjechać ciągnikiem w bezpieczne miejsce albo gdzieś, gdzie możemy dokonać właściwej naprawy, możemy podjąć próbę uszczelnienia układu pneumatycznego na własną rękę. Ale podkreślam od razu, że jest to opcja dla osób chętnych do tego typu aktywności. Takich, które nie lubią siedzieć bezczynnie w kabinie i czekać na serwis mobilny. Wszystko zależy od podejścia. Ja nikogo do niczego nie namawiam. Są dwie proste metody poradzenia sobie z tym problemem, a wykorzystanie którejś z nich zależy od tego, gdzie występuje pęknięcie.
Może to być przy którymś z zaworów albo przy kłódkach, gdzie przewód jest trochę sztywniejszy. Pęknięcie może wystąpić też na środku. Ta druga opcja występuje jednak dużo rzadziej. Tak naprawdę poziom trudności tego zadania zależy od rodzaju zaworu zastosowanego w przewodzie. Z reguły najpierw trzeba odkręcić końcówkę po stronie, po której mamy nieszczelność i pozdejmować wszystkie uszczelniające elementy. Niczego nie zgubcie, bo na końcu trzeba to będzie złożyć z powrotem. Później odcinamy fragment przewodu, który jest nieszczelny. Uważajcie, żeby się przy tym nie pociąć. I teraz największe wyzwanie – złożenie końcówki na nowo. To w zależności od rodzaju przewodu może przyjść z mniejszym lub większym problemem, bo żeby zachowana była szczelność, każdy element musi ściśle przylegać, a całość powinna być ciasno zmontowana. Mi się udało, ale nie bez wysiłku. Tak przeprowadzona naprawa pozwoli nam zjechać na parking albo do serwisu, gdzie wymienią nam cały przewód. Wymiana jest konieczna, bo na sztukowanej pneumatyce jeździć zbyt daleko po prostu nie wypada. To sposób na krótki dojazd. Podobnie jak metoda, którą możemy wykorzystać, gdy przewód pęknie gdzieś dalej od zaworu albo od kłódki, na przykład po środku. Wtedy najlepiej wykorzystać szybko złączkę. Podkreślam jeszcze raz, że obie metody są tylko na dojazd do bezpiecznego miejsca. Drugi sposób nie wymaga żadnej filozofii i jest banalny do wykonania. Wycinamy nieszczelny, pęknięty fragment przewodu pneumatycznego, a resztę łączymy szybko złączką. Trzeba zrobić to odpowiednio dokładnie, by złączka zachowała szczelność i nie puszczała powietrza z układu. No i gotowe! Szybko złączki są tutaj najlepszym sposobem, choć pewnie starzy szoferzy powiedzą, że to samo można zrobić na długopisie i dwóch opaskach zaciskowych. Pewnie by się dało, ale po co, skoro są takie rozwiązania? Dobrze jest mieć szybko złączki w różnych rozmiarach pochowane gdzieś w kabinie. A swoją drogą dajcie znać, czy chcecie odcinek i jakie narzędzia moim zdaniem mogą przydać się w trasie. Komentarze są Wasze. Na koniec powiem jeszcze, że problemy z przewodami pneumatycznymi mogą wystąpić także w tandemie. Najczęściej popełnianym błędem jest złe zabezpieczenie w tym miejscu. Wystarczy dopuścić, by przewody dotykały jezdni w trakcie jazdy. To szybko je wykończy. Tutaj kończymy. Dajcie znać, jakie tematy techniczne Was interesują. Może w przyszłości wybranymi propozycjami uda się zająć w którymś z odcinków. Dzięki za dzisiaj. Życzę szerokości C+E. Do zobaczenia.